Witam Państwa. Nic się nie dzieje w Polsce i w Europie. To znaczy, jeżeli płyniemy łódką i 10 km dalej jest wodospad, a na łódce już od 20 km ludzie się kłócą, czy lepsze są lewe wiosła, czy prawe wiosła, no to nic się nie dzieje. Płyniemy w kierunku tego wodospadu, kiedyś tam spadniemy, no i nic się nie dzieje. Unia Europejska się powoli rozwala. Też nic się nie dzieje, także możemy spokojnie zająć się tym ekonomią jako taką. No, dwa słowa w takim razie na temat tego, co to jest dochód i co to jest zysk, bo tutaj są jakieś dziwne nieporozumienia z tym związane, właściwie nie dziwne, tylko specjalnie narzucone przez naszych właścicieli. Otóż co to jest dochód? No, wydawałoby się, że dochód to jest coś, że ja coś robiłem i w wyniku czego jestem bogatszy o ileś tam złotych, prawda? No więc to jest tylko złudzenie. W rzeczywistości statystyków, którzy liczą dochód, również dochód narodowy, interesują tylko dochód opodatkowany, a nie dochód jako taki. Jeżeli ja miałem jakiś dochód, bo coś zrobiłem, zapłaciłem Kowalskiemu, Kowalski mi zapłacił, a potem ja coś zrobiłem i zapłaciłem Kowalskiemu, to obaj mieliśmy niby dochód, prawda, ale wychodziliśmy na zero, ale w ogóle nikogo to nie interesuje i mimo, że nasze bogactwo wzrosło, no bo jeżeli Kowalski coś dla mnie zrobił, to mój dom stał się więcej wart, prawda, reperował mi dom, a ja coś Kowalskiemu zreperowałem samochód, jego samochód jest więcej wart, prawda, to mimo to nikt tego nie zauważa, bo nie zostało to opodatkowane. Dlatego też jest całkiem możliwa sytuacja, dość częsta nawet, że państwo się bogaci, a wskaźniki dochodu idą w dół. Przykład: Wielka Brytania po dojściu do władzy Lady Margaret Thatcherowej, co nawiasem mówiąc umożliwia lewicy twierdzi, że rządy państwa Thatcherowej były katastrofą. No, kto żył w tamtym czasie i wie, jak Wielka Brytania była w ruinie, jak ona się dźwigała, prawda, i szła w górę ostro, ten oczywiście w to by nie uwierzył, ale wskaźniki obiektywne były rzeczywiście takie, że w dół szły dochody, na przykład no, pani Thatcherowa powodowała, że zamykały się nierentowne fabryki. No i to oczywiście jest z korzyścią dla kraju, no ale tutaj no, produkcja spadła i wskaźniki pokazują coś tragicznego. No. Otóż druga sprawa to jest zysk, prawda? Znowu mamy tę samą sytuację. Ja na przykład sprzedaję samochód, który kupiłem za 10 tysięcy i sprzedaję go za 12. No to mój zysk jest 2 tysiące, ale Urząd Finansowy próbuje ze mnie ściągnąć, twierdzi, jak ja coś sprzedam, to moim zyskiem jest całe 12, prawda? I usiłuje mnie opodatkować całe 12. Przy czym, co jest ciekawe, jeżeli ja kupię samochód za 10, sprzedam za 12, to osiągnąłem zysk oczywiście i urząd usiłuje mi to opodatkować, ale jeżeli ja sprzedam za 8, to ja nie mogę tego odjąć od podatku jako straty. To w tę stronę nie działa i to oczywiście powoduje, że całe to liczenie nie ma żadnego sensu, bo zyski się dodaje, a strat się nie odejmuje, no więc rzecz jasna, wszystkie wskaźniki oparte na tej zasadzie są diabła warte. Wracamy do mojego dochodu i dochodu narodowego. No, otóż dochód narodowy to jest, wydawałoby się to, o ile wzrosło bogactwo, znaczy nie narodu oczywiście, bo to jest taka nazwa narodowy, chodzi o dochód państwowy oczywiście, a nie narodowy. No i teraz jest pytanie, jak to mierzyć? Otóż mierzy się to tylko i wyłącznie poprzez mierzenie obrotów znanych państwu. W związku z czym, jak już mówiłem przed chwilą, ten wskaźnik dochodu narodowego nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. I wskaźnikiem tego, czy w państwie dochód rośnie, czy maleje, jest to, czy ludzie do tego kraju przyjeżdżają, czy z niego uciekają, prawda? To jest taki wskaźnik absolutnie pewien, jeżeli oczywiście nie ma czynników zewnętrznych, typu tam prześladowania i tak dalej, Także to trzeba stanowczo odróżnić, co jest zyskiem prawdziwym, a co jest zyskiem w
pojęciu statystyków, którzy ten tam zysk obliczają. I to samo co jest z dochodem. I teraz mówię o tym dlatego, bo są takie próby naprawienia podatku dochodowego przez zamienienie go na podatek przychodowy, prawda? Czyli podatek obrotowy. To są trzy różne pojęcia. Dochód to jest coś, co jawnie, prawda, do mnie przyszło, czyli co zwiększyło moje ten. Przychód to jest to, co w ogóle do mnie przyszło, nie zwiększyło moją, tylko w ogóle, czyli krótko mówiąc, ja włożyłem 5 tysięcy i zarobiłem 10, to jest mój zysk, mój dochód jest 5, natomiast przychód jest 10. Natomiast podatek obrotowy to liczy wszystko, moje obroty, w wyniku czego ten obrót jest 15, prawda? I oczywiście podatek obrotowy musi mieć stopę znacznie niższą niż podatek przychodowy, a ten niższą niż podatek dochodowy. Tylko ja co i raz to słyszę, nawet całkiem rozsądni ludzie, bardzo rozsądni ludzie, usiłują nam wmówić, że zamiana podatku dochodowego na przychodowy albo obrotowy to coś załatwi. To się pamiętam, jak za komuny był podatek właśnie obrotowy i zamieniono go na podatek dochodowy i jak ludzie odetchnęli z ulgą. Więc teraz ci, co mówią, że trzeba zamienić dochodowy na obrotowy, nie zdają sobie sprawy, jakie fatalne spowoduje to skutki. Na przykład podatek dochodowy, podatek obrotowy powoduje, że karana jest zasada duży obrót, mały zysk. Podstawowa zasada produkcji i handlu jest dużo produkować z małym zyskiem, prawda? Z minimalnym zyskiem, ale mieć wielkie obroty. Otóż podatek obrotowy za to właśnie karze. Za to właśnie karze. Lepiej jest wykonać jedną rzecz, zarobić na niej bardzo dużo i wtedy tego obrót nasz jest niewielki. Czyli to powoduje działania zupełnie absurdalne z punktu widzenia racjonalnej, zdroworozsądkowej ekonomii. Nie dam rady w tym krótkim eseju wideo wyjaśnić wszystkich różnic, które się tutaj wiążą i rozmaitych interpretacji tych pojęć. Chciałbym tylko, proszę Państwa, zdali sobie sprawę, że jak dwóch ekonomistów Wam mówi o dochodzie, przychodzie albo zysku, to niekoniecznie znaczy, że mówią o tym samym. Powiem więcej, prawie na pewno nie mówią o tym samym. Trzeba najpierw zobaczyć, jak oni definiują ten dochód, przychód i obrót, a znaczy zysk, i dopiero wtedy zrobić, co można. Otóż za komuny starałem się usilnie wbić do głowy rządzącym. No, wtedy byłem szczeniakiem, tam miałem 20 parę lat, prawda, tam nie przyjmowali tych pouczeń, że najważniejszy jest zysk w gospodarce. Celem gospodarki jest zysk. Otóż to było w socjalizmie, to było horrendum. Celem gospodarka socjalistyczna miała różne cele, a to maksymalne zatrudnienie, a to zatrudnienie kobiet, a to zatrudnienie mężczyzn, a to wyrównanie różnic między miastem a wsią, prawda? Miała różne cele, ale na pewno nie był to zysk. W wyniku czego gospodarka miała, że powiem, bardzo niewielkie zyski, no bo po prostu nie to było jej celem. Nie to musieli optymalizować. I ludzie ten zysk tylko wkalkulowywali, że tak powiem, wbrew doktrynie. Wbrew doktrynie, no bo jednak jakieś tam pieniądze powinny z firmy wpłynąć do Skarbu Państwa. Więc jednak te zyski po cichu były liczone, ale oficjalnie nie to było celem gospodarki. Otóż powiedzmy sobie jasno, celem gospodarki oczywiście jest zysk. Każdego przedsiębiorstwa celem jest zysk. I jeżeli przedsiębiorstwo osiągnie ten zysk, to ono oczywiście może z tym pieniędzmi robić, co chce. Ludzie zarabiają w tym przedsiębiorstwie i jak zarobiłem tam pieniądze, to mogę z nimi zrobić, co chcę. Natomiast jest nonsensem, żebym ja w przedsiębiorstwie działał nie maksymalizując swojego zysku. Jeżeli ktoś mówi, że ważniejsze jest, żeby kupić lekarstwa dla chorych dzieci, to zarób człowieku duże pieniądze i wtedy zrobimy pieniądze, kup lekarstwa dla chorych dzieci. Natomiast nie można niszczyć gospodarki, niszcząc tę podstawową zasadę, że celem
przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Oczywiście, tu znowu jest pytanie, co to jest ten zysk, w jakim okresie? No bo można osiągać zysk na przestrzeni 5 lat, żyłując maszyny, nie wymieniając ich na nowe, a po 5 latach cała fabryka pójdzie w diabło. No? I tutaj dochodzimy do ostatniej już dzisiaj konkluzji, takiej mianowicie, że już Arystoteles mówił, że dzierżawca musi zniszczyć firmę, którą dzierżawi. Oczywiście są uczciwi dzierżawcy, którzy nie maksymalizują swojego zysku, czyli swoich dochodów i myślą jak gospodarze, ale to jest rzadkie. Jeżeli ja wiem, że w firmie będę pracował załóżmy 10 lat, to ja będę tak działał, żeby ta firma przez 10 lat miała dobre zyski, a wtedy będę miał z tego dobre pensje, tam procent i tak dalej, a po 10 latach najwyżej diabli ją wezmą. Prawda? I wniosek z tego jest jaki? Że musi być prywatny właściciel. Nie może być dzierżawcy, nie może być firmy państwowej, w której rządzi się ktoś, kto nie jest z nią dożywotnio związany. Musi być prywatny właściciel. I ktoś pyta, no dobrze, a kto będzie zarządzał takimi wielkimi firmami, wielkimi sumami pieniędzy? No musimy mieć miliarderów, no. Po prostu i zwyczajnie. Musimy mieć miliarderów i dzięki temu ci ludzie będą podejmowali rozsądne decyzje o miliardach, ponieważ dzisiejszy człowiek, taki z ulicy, który tam studiował, a jakże, idzie do pracy i on zarabia miesięcznie tam 10 tysięcy, powiedzmy, to już dużo, duże pieniądze, a decyduje o 10 miliardach. On miliarda na oczy nie widział. W związku z czym on nie czuje, co to jest miliard. Dlatego o miliardach muszą decydować ludzie, którzy ten miliard zarobili. Po prostu i zwyczajnie. No. I to jest ostatnia konkluzja w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia następnym razem.